With us, Mark De Bar, the core designer in Leśna Wola. This is not first time in Poland. What do you think about our level in Poland? Yeah, the horses are really good and the riders progress very much. So, yeah, it's positive, I think. Who is your leader in the Grand Prix? Now? There are eight riders, eight good horses. So we will see, it's a big tour, 140-45. So it can happen ever. Difficult course? Yes. Difficult enough. Technical and big. Okay. Thank you very much. With pleasure. Przed nami gospodarz Michał Kazimierczak, klub jeździecki Leśna Wola. On co prawda w dzisiejszym konkursie Grand Prix nie wystąpi, ale o tym już powie sam za chwilę, jakie są jego kolejne plany startowe. Witam. Jutro wieczorem wyjeżdżam do Odense z końmi Kepasa, Helia i Gerd. Także dzisiaj nie startuję w Grand Prix. No mam nadzieję na udany, równie udany występ w Odense jak i w Linz. Trochę inny skład, ale myślę, że też dobry. Później, tydzień później planuję jechać do Kijowa na zawody CSI w randze trzech gwiazdek. No i później mam nadzieję w Sopocie również się uda wystartować w drużynie Pucharze Narodów. Gratulujemy raz jeszcze oczywiście za udany start w Pucharze Narodów. Powiedz jeszcze, może wróćmy do właśnie tego przejazdu. Jak oceniasz swój wynik, swoje przejazdy? No na pewno jest to duży sukces naszej drużyny. Mój koń to był tak pierwsze większe zawody po Pucharze Świata. Skakał, powiedział, bardzo dobrze, trochę nawet był za świeży. Pierwszy nawrót minimalnie się spóźniłem. Drugi rzutka na dwójce, ale później udało się już na zero. No myślę, że na Puchar Narodów był bardzo dobry wynik. Dobrze zacząłem. Byłem pierwszy w naszym teamie. Także myślę, że też było później bardziej mobilizująco dla innych zawodników, no i wynik sam dla siebie. Gratulacje raz jeszcze i trzymamy kciuki za kolejne starty, oczywiście o kolejne zwycięstwo, tym razem w Odense. Drugi podczas Baltica Tour, trzy kocinki, trzeci w czeskim Ołomońcu. Posiada konia Leon Kuhl, to wałak 9-letni syn Odiera Widomsorubić. Właścicielem konia jest pan Jerzy Sałkowski. Thank you.
Giro Santer Kielce. Bezpłynny przejazd w normie czasu, dokładnie 91,31 sekundy. Słowczyk i Sequest Kajon jest prosto w celu. Thank you.
Dominik Słodczyk na koniu Sequest. Dzięki, Kasiu. Dobrze. Thank you.
linii przejazdu, drugim nawrocie, a do niego strzał Korskiego. Udało 12. Wynik przejazdu z WKJ Lublin.
Przed nami zwycięzca konkursu Grand Prix. Już, chwilę. Antoni Strzałkowski. Powrót do formy Winnetou, drugie Grand Prix w tym roku. Opowiedz troszeczkę o tym. Tak, tydzień temu byliśmy w Michałowicach na pierwszych zawodach po dłuższej przerwie. Gdzie też spisywał się bardzo dobrze, zajął piąte miejsce w Grand Prix. Teraz drugie zawody w tym sezonie i zwycięstwo, także jestem bardzo zadowolony. To już drugie w dniu dzisiejszym, bo jeszcze wygrałeś finał średniej rundy. Tam wygrałeś na jakim koniu? Na 8-letnim ogierze, Quillam's Diamond, z którym wiąże duże nadzieje w przyszłości. A co się działo z twoją nogą? Byłeś chwileczkę wykluczony ze startów? Tak, troszkę miałem problemu ze zdrowiem. Dostałem jakieś zakażenia i miałem krótki pobyt w szpitalu, także... A na szczęście wszystko dobrze się skończyło, nogi mi nie ucięli, a było takie zagrożenie, więc jestem szczęśliwy i gotów do działania. Gratulacje i powiedz jeszcze szybciutko plany na kolejne starty. Najbliższe plany, teraz mam weekend przerwy i na 2 tygodnie później wyjeżdżam do Ciekocinka na tour z tym samym składem, co ma Michał w Leśnej Woli. Trzymamy kciuki, wszystkiego dobrego.